Czas na kryminatoryjny maraton. To kolejna kompilacja na kanale. Tym razem wybrałem z archiwum Kryminatorium trzy sprawy z okresu PRL, które łączy wątek tajemnicy. Niektóre z tych spraw są z pozoru wyjaśnione, ale do dziś jest wiele wątpliwości i kontrowersji. Czy wyroki, które zapadły, były słuszne? Tak jak zawsze w przypadku maratonów, podzieliłem ten materiał na rozdziały. W opisie znajdziesz info, które opublikowane wcześniej odcinki wchodzą w skład zestawienia. Zanim jednak zaczniemy omawiać kulisy tych śledztw, pozwólcie, że opowiem kilka zdań o historii, którą opisałem w mojej książce Zbrodnia obok ciebie. O tej sprawie nigdy wcześniej w moich programach nie mówiłem, bo wydawało mi się, że ta historia ma w sobie coś szczególnego i zasługuje, aby przedstawić ją w dłuższej i bardziej imersyjnej formie. Dlatego też znajdziecie tutaj wiele fotografii, zarówno tych pochodzących z akt, przedstawiających sprawców i kulisy zbrodni, jak i z miejsc ważnych dla sprawy, które odwiedziłem podczas zbierania materiałów do książki. Wiem, że wielu z Was ma już swój egzemplarz Zbrodni obok ciebie. W końcu książka jest bestsellerem, a to znaczy, że trafiła w ręce ponad 10 tysięcy słuchaczy. Ale jeżeli ktoś z Was jej nie ma, a chciałby poznać tę historię lub podarować ją komuś na prezent, to chcę poinformować, że jeszcze tylko przez kilka dni, a dokładnie do 12 grudnia, można zamówić książkę z darmową dostawą. Taniej niż teraz na pewno już nie będzie. Tego typu promocje w wydawnictwie Altenberg nie zdarzają się często, bo ostatnia możliwość zakupu z darmową dostawą Zbrodni obok ciebie miała miejsce jakiś rok temu. Zamawiając teraz, macie pewność, że książka dotrze do Was przed świętami, więc możecie zrobić prezent sobie lub komuś bliskiemu. Dodam jeszcze tylko, że to nie jest żadna powieść fikcyjna. To oczywiście w 100% prawdziwa historia, napisana na podstawie dokumentów. Cała książka to szczegółowy opis jednej sprawy z czasów PRL. Wielu z Was pisało mi, że czytając tę książkę, mieliście w głowie mój głos, który Wam tę historię przedstawiał. Faktycznie, narracja książki przypomina podcasty, które znacie z tego kanału, więc zakładam, że jeżeli lubisz treści, które się tu pojawiają, to książka także Cię wciągnie i zainteresuje. Sprawa Bielaja. Porwanie dr Kamińskiej. 64-letnia dr Stefania Kamińska z Płockiem związana była od 34 lat. Mieszkała z mężem Kazimierzem, który również był lekarzem. Mieszkali w kamienicy na ulicy Tumskiej 6. Tam też razem przyjmowali popołudniami swoich pacjentów. Ona jako najlepszy w mieście pediatra. On radiolog oraz specjalista od chorób płuc. W pierwszej połowie dnia pracowali na etatach. Stefania w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Kazimierz w przychodni. I choć oboje byli bardzo majętnymi, do pełni szczęścia brakowało im dzieci. Stefania nie mogła ich mieć z powodu operacji, jaką przeszła podczas wojny. Całą swoją matczyną miłość przelewała więc nie tylko na adoptowaną córkę, ale i na dzieci, które leczyła. Nikomu nie odmawiała pomocy, nawet gdy oznaczało to całe noce spędzone poza domem. Doktor Kamińska, zdaniem osób, które ją znały, była osobą niezwykle miłą i oddaną swoim małym pacjentom. Jako jedyna w Płocku godziła się na odwiedzanie chorych w ich własnych domach. Zajmowała się również dziećmi zdrowymi. Rodzicom cierpliwie tłumaczyła, jak zajmować się swoimi pociechami, jak je karmić, jak o nie dbać. Przed drzwiami jej gabinetu często ustawiały się kolejki. Wszyscy w Płocku znali także jej wielkie przywiązanie do tego miasta, które tak naprawdę opuściła tylko raz. I to nie z własnej woli. W czasie niemieckiej okupacji jako sanitariuszka Armii Krajowej zmuszona była do ucieczki przez gestapo. Choć oboje mogli, to nawet nie myśleli o przejściu na emeryturę. To małżeństwo płockich lekarzy uwielbiało swoją codzienną rutynę. Do południa praca na państwowych posadach. Po obiedzie wizyty domowe. Każdy dzień wyglądał niemal identycznie. Różniły się w zasadzie tylko diagnozowane przez nich choroby i przepisywane leki. Wszystko zmieniło się w piątek, tuż po godzinie 16:30. 5 czerwca 1970 roku. Wtedy do drzwi gabinetu dr Kamińskiej zapukał nieznany mężczyzna. Mężowi Stefanii człowiek ten wydawał się dość podejrzany.
Prawdę mówiąc, trochę się go przestraszyłem. Był średniego wzrostu, krępy, miał ciemne włosy i bardzo ponure spojrzenie. Źle mu z oczu patrzyło, a do tego mówił z bardzo wyczuwalnym wschodnim akcentem, co nauczony własnym życiowym doświadczeniem uznawałem bardziej za wadę niż zaletę. W tym czasie lekarka wciąż przyjmowała u siebie pacjenta, więc mężczyzna musiał poczekać. Siedząc w poczekalni, gorączkowo wyjaśniał Kazimierzowi, że przyszedł w sprawie pilnego wyjazdu pani doktor do jego bardzo chorego dziecka, na jedną ze wsi pod Płockiem. Kilkanaście minut później Stefania, po krótkiej rozmowie z tym człowiekiem, ubrała w pośpiechu płaszcz. Do swojej torby lekarskiej spakowała stetoskop, najpotrzebniejsze jej zdaniem lekarstwa, swoje pieczątki oraz druczek recept. Wychodząc, powiedziała mężowi, że musi pojechać z tym panem do jego dziecka, do wsi Brwilno. Doktor Kamiński widział z okna swojego gabinetu, jak jego żona pomachała mu, zanim wsiadła do zaparkowanego pod ich kamienicą beżowego trabanta. Wtedy Kazimierz widział ją po raz ostatni. Minęło kilka godzin i nastał wieczór. Gdy Stefania nie wróciła do domu, zaniepokojony Kazimierz rozpoczął poszukiwania na własną rękę. Najpierw pojechał do Brwilna, ale tam nikt nie wezwał żadnej lekarki do dziecka. Przez cały weekend objeżdżał inne okoliczne wsie i pytał napotkanych mieszkańców, w którym domu zjawiła się ostatnio lekarka z Płocka. Nikt jednak nie wiedział o jakiejkolwiek wizycie domowej. Może wracając odwiedziła innych pacjentów. A może ktoś z jej znajomych potrzebował nagłej pomocy? Kazimierz obdzwonił przyjaciół. Okazało się, że Stefania od momentu opuszczenia własnego gabinetu z nikim nie nawiązała żadnego kontaktu. W poniedziałek 8 czerwca dr Kamiński zjawił się na płockim komisariacie milicji, gdzie zgłosił zaginięcie żony. Tak rozpoczęło się jedno z najtrudniejszych śledztw PRL-u, które trwało łącznie 15 lat i pozostawiło po sobie mnóstwo pytań bez odpowiedzi. Jeszcze tego samego dnia speaker Polskiego Radia odczytał specjalnie przygotowany komunikat. Posłuchajcie. Dwa dni temu w godzinach popołudniowych wyszła z domu i dotychczas nie powróciła Stefania Kamińska, lat 64, zamieszkała w Płocku. Zaginiona ubrana była w płaszcz w kratę oraz suknię koloru liliowego. Miała ze sobą dużą wiśniową torbę skórzaną, a w niej przyrządy lekarskie. Stefanii Kamińskiej towarzyszył mężczyzna średniego wzrostu, krępy, włosy ciemne, twarz kwadratowa, nos mały. Ubrany był w ciemny garnitur i nosił okulary. Taki rysopis podał oczywiście mąż Stefanii, ale niewiele więcej mógł powiedzieć o mężczyźnie, z którym wyszła jego żona. Wkrótce po przyjęciu zgłoszenia rozpoczęły się zakrojone na szeroką skalę milicyjne poszukiwania zaginionej lekarki. Funkcjonariusze penetrowali wszystkie puste budynki w Płocku i w okolicach. Zaglądano do każdej studni, sprawdzano zbiorniki wodne, przeczesywano lasy i pola. Do poszukiwań wykorzystywano specjalnie szkolone psy tropiące, a nawet zamontowaną na milicyjnym śmigłowcu kamerę termowizyjną na podczerwień, co w tamtych latach było w Polsce nie tylko nowością, ale i zdecydowaną rzadkością. Milicjanci nie ograniczali się wyłącznie do metod powszechnie uznawanych za regulaminowe. Byli tak bardzo zdeterminowani, że zdecydowali się skorzystać również z pomocy radiestetów. Wbrew nadziejom zrozpaczonego męża zaginionej, w poszukiwaniach nie nastąpił spodziewany przełom. Nie było nawet żadnego punktu zaczepienia. W początkowym etapie śledztwa sprawa zniknięcia znanej w Płocku lekarki wydawała się bardzo tajemnicza i zagadkowa. Tylko jedno było pewne. Mężczyzna mówiący ze wschodnim akcentem celowo wywabił z domu, a następnie uprowadził i wywiózł w nieznanym kierunku Stefanię Kamińską. Ale dlaczego to zrobił? Jaki był motyw tego porwania? Nie mając żadnych wskazówek, milicjanci brali pod uwagę wszystkie scenariusze. Zakładano m.in., że 64-letnia kobieta mogła upozorować własne porwanie, aby opuścić męża i rozpocząć nowe życie.
Jednak szybko porzucono taki pomysł, argumentując to wiekiem porwanej oraz jej statusem społecznym. Poza tym małżeństwo Kamińskich uchodziło niemal za wzorowe. Żadnych awantur, żadnych zdrad, żadnych tajemnic. Tak przynajmniej twierdzili przyjaciele rodziny. Jeśli więc zniknięcie nie było upozorowane, no to w grę mogła wchodzić chęć uzyskania okupu. Tym bardziej, że nikt z mieszkańców Płocka nie miał wątpliwości, że Kamińscy byli bardzo bogaci. Dopuszczano także myśl, że mogło chodzić o zemstę albo porachunki. Stefania miała zwierzać się jednej ze swoich przyjaciółek, że podczas zjazdu lekarzy rozpoznała w jednym niemieckim doktorze byłego zbrodniarza wojennego, którego pamiętała jeszcze z czasów swojej służby w Armii Krajowej. A może to była po prostu robota zwykłego szaleńca? Wszystkie wątpliwości śledczych szybko zostały rozwiane, gdy dr Kamiński wyjął ze swojej skrzynki pocztowej zaadresowany do niego list. Nie posiadał adresu zwrotnego i był napisany na maszynie do pisania. Jego treść nie pozostawiała złudzeń. Stefania została uprowadzona. 300 tysięcy złotych. To jest nasz warunek, aby pańska żona wróciła do domu. Prosimy o zamieszczenie w Życiu Warszawy ogłoszenia o treści. Jana Andrzejaka, lat około 70 lub jego rodziny, poszukuje Andrzej Bujak z Płocka. W dniach jego ukazania się brat pana żony ma być w Warszawie i ustawić swój samochód na ulicy Wolskiej. Ostrzegamy przed korzystaniem z pomocy milicji. Z poważaniem, Andrzejak. Do listu dołączona była sporządzona odręcznie notatka. Kazimierz rozpoznał pismo, należało do jego żony. Stefania informowała go, żeby wziął dla niej kilka dni zwolnienia i że wszystko mu wyjaśni po powrocie. Był to ważny dowód na to, że kobieta wciąż żyła. Tak przynajmniej wynikało z listu. Stosowne ogłoszenie, którego żądali porywacze, okazało się w Życiu Warszawy. Wbrew radom z listu, Kazimierz natychmiast poinformował o wszystkim milicję. Pech chciał, że szwagrowi doktora w drodze do Warszawy zepsuł się samochód i nie dojechał na wskazane miejsce. Porywacze zostali o tym poinformowani w specjalnym ogłoszeniu opublikowanym w gazecie. Kilka dni później Kamiński otrzymał list, w którym porywacze informowali, że okup może dostarczyć inna osoba. Jej nazwisko należało podać przez wywieszenie w płockim barze Piast ogłoszenia, które miało zawierać słowa „wózek dziecięcy sprzedam”. Tak też zrobiono. Ubrani po cywilnemu milicjanci przez 3 kolejne dni obserwowali ten bar. Na zmianę stołowali się w nim i robili ukradkiem zdjęcia wszystkim osobom, które do niego wchodzili. Łącznie zrobiono blisko 4000 fotografii. Jednak mąż Stefanii nie rozpoznał na zdjęciach człowieka, z którym odjechała jego żona. Wkrótce doktor znowu otrzymał list zawierający kolejną instrukcję. Specjalna wiadomość miała czekać na niego we wtorek o godzinie 23 pod słupkiem drogowym na 123 km trasy E8. Pierwsi na miejscu pojawili się milicjanci, ale niczego tam nie znaleźli. 23 czerwca, czyli 18 dni po porwaniu, Kazimierz otrzymał kolejny list. Porywacze informowali, że pod wskazanym wcześniej słupkiem należy zostawić pieniądze. Do anonimu ponownie dołączona została odręczna notatka od Stefanii. Kobieta prosiła w niej, aby nie szukać pomocy u milicji, bo u niej wszystko w porządku. Kartkę natychmiast przebadali eksperci z zakładu kryminalistyki. Stwierdzili, że nie jest ona pierwszej świeżości i na pewno została napisana co najmniej 2 tygodnie wcześniej. Możliwe, że kobieta napisała ją w tym samym czasie, co swoją poprzednią wiadomość. Grupa operacyjna prowadząca śledztwo postanowiła, że przy wyznaczonym odcinku trasy E8 krążyć będzie milicyjny śmigłowiec ubezpieczający posłańca z okupem. Zanim rozpoczęła się cała akcja, śmigłowiec ukryto na starym opuszczonym boisku w Koninie, gdzie specjalny oddział milicjantów przygotowywał się do rozpoczęcia operacji.
Nikt ze śledczych nie zdawał sobie zupełnie sprawy z tego, jak wielki popełnili wtedy błąd. Ich przygotowania z okna swojego domu obserwował porywacz, który mieszkał dokładnie przy boisku. Przez otwarte okno słyszał nawet wyraźnie, co do siebie krzyczeli. Przez niedyskrecję milicjantów wiedział, że całe zamieszanie powstało z jego powodu. Pozostawiony przy słupku okup oczywiście się nie zgłosił. Tymczasem nadal trwały przeszukiwania lasów i wysypisk śmieci w okolicy Płocka. Jednak nic one nie przyniosły. Śledztwo wciąż tkwiło w martwym punkcie. Mijały kolejne tygodnie, a pytań bez odpowiedzi przybywało. Czy za porwaniem stała jedna osoba, czy może jakiś gang porywaczy? Czy Stefania wciąż żyła? Śledczy byli zgodni tylko w jednym. Z każdym kolejnym dniem szanse na odnalezienie tej kobiety były coraz mniejsze. Pod koniec lata doszło w Koninie do niecodziennego zdarzenia. W tym samym dniu kilku tamtejszych bogaczy otrzymało anonimowe listy z pogróżkami oraz prośbą wymuszenia zapłaty. Zawierały one wyraźne nawiązania do wcześniejszego porwania Stefanii Kamińskiej. Czy słyszał pan o grasującym w Polsce gangu porywaczy, a o porwaniu lekarki z Płocka? Pańskie nazwisko znalazło się na liście gangsterów. My jesteśmy ich pośrednikami i możemy pomóc. Aby nawiązać z nami kontakt, prosimy o zamieszczenie ogłoszenia w Życiu Warszawy o treści Wiertło 1335 sprzedam. Nasza cena za bezpieczeństwo to 20 tysięcy złotych. Szybko okazało się, że listy zostały napisane na tej samej maszynie do pisania, co listy wysłane do doktora Kamińskiego. Świadczyło o tym niecodzienne defekty czcionki. Jako że w tamtych czasach niewiele osób dysponowało podobnym sprzętem, a większość egzemplarzy było zarejestrowanych, rozpoczęło się żmudne poszukiwanie właściciela tej charakterystycznej maszyny. Sprawdzano ludzi ze środowiska, pisarzy, poetów i dziennikarzy, bo to oni zazwyczaj mieli w swoich domach maszynę do pisania. Zwracano też uwagę na tych, którzy byli posiadaczami trabantów, samochodów dość wówczas popularnych. I w ten sposób trafiono do zakładu, który zajmował się w Koninie naprawą uszkodzonych maszyn do pisania. Fachowiec szybko rozpoznał defekt czcionki, który pokazali mu milicjanci. Kilka tygodni wcześniej naprawiał maszynę marki Mercedes. Jej czcionka miała identyczne uszkodzenia. Właścicielem maszyny był niejaki Zygmunt Bielaj. Był on mieszkającym w Koninie znanym dziennikarzem Gazety Poznańskiej. Jeździł beżowym trabantem i mówił z wyraźnym wschodnim akcentem. Jego zdjęcie pokazano doktorowi Kamińskiemu. Lekarz natychmiast rozpoznał człowieka na fotografii. To właśnie z nim odjechała jego żona. Jeszcze raz przejrzano zdjęcia zrobione w barze Piast. Tym razem się udało. Bielaj był na jednym z nich. Fotografia była nieco zamazana, ale tym razem nikt nie miał wątpliwości, kto był porywaczem. 22 lutego 1971 roku Bielaj został aresztowany. Od samego początku twierdził, że był niewinny. Nic nie wiedział na temat porwania lekarki z Płocka. Co więcej, nigdy nawet nie był w tym mieście. Przedstawiał się jako Polak urodzony w chłopskiej rodzinie na Kresach. Jednak zdaniem śledczych, nawet jak na kresowiaka, zbyt często wtrącał w swoje wypowiedzi ukraińskie słowa. Wkrótce okazało się, że pod maską spokojnego, statecznego obywatela, męża, ojca i głowy rodziny, krył się zupełnie inny człowiek. W czasie śledztwa zaczęły wychodzić na jaw mniej chwalebne elementy jego prawdziwego życiorysu. Tak naprawdę nazywał się Iwan Ślesko. Był Ukraińcem, z wykształcenia weterynarzem. Podczas wojny do roku 1944 służył w Armii Czerwonej. Później, jako chorąży, został przyjęty do Wojska Polskiego. Po wojnie dowodził punktami kontrolnymi na drogach. Jego zadaniem było zatrzymywanie osób przemycających kontrabandę. Wykorzystywał to do okradania zatrzymywanych do kontroli kierowców samochodów. Jak się wkrótce okazało, także do ich mordowania. Gdy wyszły na jaw jego zbrodnie, uciekł z wojska.
korzystając z podrobionej karty repatriacyjnej, wylądował w Szczecinie, już jako Zygmunt Bielaj. Zabijał nie tylko z chęci zysku, ale i ze strachu przed odkryciem jego prawdziwej tożsamości. W roku 46 na przykład, jadąc pociągiem, został rozpoznany przez swoją koleżankę z frontu. Wołając do niego Iwan, kobieta wydała na siebie wyrok śmierci. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Ślesko Bielaj rozczłonkował je i wrzucił do kanału portowego w Szczecinie. Mieszkając w tym mieście, poznał żonę, z którą później przeniósł się do Konina. Tam został dziennikarzem. Przez wiele lat wiódł z pozoru zwykłe życie. Niczym szczególnym się nie wyróżniał. Jego znajomi nie mogli uwierzyć, że nagle został oskarżony o tak poważne przestępstwo, jakim było porwanie i próba wymuszenia okupu. Wobec przedstawianych dowodów Bielaj nie mógł już zaprzeczać. Potwierdził, że zmienił tożsamość. Przyznał się też do kilkunastu zabójstw, które dokonał jako Iwan Ślesko. Wiedział, co robi. Od ich czasu minęło już ponad 25 lat, a więc w myśl ówczesnego prawa wszystkie te zbrodnie uległy przedawnieniu. Nie można go było więc za nie oskarżyć. Wciąż jednak zaprzeczał, że miał cokolwiek wspólnego ze zniknięciem Stefanii. I tu znów z pomocą przyszli eksperci z Wydziału Kryminalistyki Komendy Głównej Milicji. Na listach wysłanych do doktora znaleziono odciski palców Bielaja. Dodatkowo mąż porwanej rozpoznał go podczas konfrontacji. W obliczu tak mocnych dowodów Bielaj przyznał się do porwania. Zaprzeczył jednak, że zabił tę kobietę. Podczas przesłuchania przedstawił swoją własną wersję wydarzeń, w której on sam jawił się bardziej jako ofiara niż sprawca. O zaplanowanie porwania Bielaj oskarżył nieznanego mu z imienia mężczyznę, którego nazywał Brodaczem. Człowiek ten miał zaczepić go na ulicy w Koninie kilka lat wcześniej. Chciał kupić od niego króliki, które wtedy Bielaj hodował. Gdy wyjechali za miasto, Brodacz nagle wyjął pistolet i zażądał od Zygmunta 200 tysięcy złotych za podrobioną kartę repatriacyjną, za którą Bielaj nigdy nie zapłacił. Znał też jego prawdziwe nazwisko. Nie chciałem, aby moja przeszłość została ujawniona. Wolałem zapłacić. Dałem mu połowę kwoty, bo więcej nie miałem. Wrócił po 2 latach i zażądał reszty. Kiedy powiedziałem, że nie mam, zaproponował mi wyjście z całej sytuacji. W Płocku mieszkała lekarka, która chciała się uwolnić od męża tyrana. Chciała, aby jej ucieczkę ktoś upozorował na porwanie. Bielaj oczywiście poszedł na taki układ. Gdy 5 czerwca wyjechał z lekarką do lasu pod Płockiem, tam czekał już na niego Brodacz. Stefania przesiadła się do jego auta, a porywacz wrócił do swojego domu. Jednak wciąż bardzo bał się powrotu Brodacza. Tak bardzo, że postanowił wysłać kilka listów z żądaniem okupu. Liczył na to, że wkrótce zostanie złapany przez milicję i wyląduje w więzieniu. Tam czułby się bezpieczniej niż we własnym domu. Taka była wersja Bielaja, jednak śledczy mu nie uwierzyli. Wiedząc, że miał już na sumieniu wiele ludzkich żyć i tym razem spodziewali się najgorszego. Ich obawy zdawały się potwierdzać odnalezione wkrótce rzeczy dr Kamińskiej. Na polu niedaleko domu Bielaja natrafiono na porozrzucane przedmioty należące do Stefanii. Portfel, etui na okulary, stetoskop i pieczątki. To znalezisko tylko uprawdopodobniło tezę, że porwana kobieta nie żyje. Postanowiono oskarżyć Zygmunta nie tylko o porwanie, ale również o zabójstwo. Był tylko jeden problem. Wciąż nie znaleziono ciała. Nie było też jakichkolwiek dowodów mogących potwierdzić to, że kobieta faktycznie nie żyje. Mimo tych braków dowodowych, prokuratura postanowiła sporządzić akt oskarżenia oparty nie na dowodach, ale na poszlakach. Zdaniem śledczych, poszlaki układały się w zamknięty ciąg przyczynowo-skutkowy. Pomogły w tym zeznania świadków, do których udało się dotrzeć milicjantom. Sąsiad oskarżonego, który kilka dni po porwaniu lekarki remontował jego dom, w pokoju na poddaszu spotkał dziwnie zachowującą się starszą kobietę.
Wtedy natychmiast pojawił się tam gospodarz, pociągnął sąsiada za ubranie i wyprowadził z pomieszczenia. Następnie stwierdził, że to jego chora psychicznie ciotka, którą się opiekuje. Jednak świadek na pokazanym mu przez milicjantów zdjęciu rozpoznał tę kobietę. Był pewny, że widział wtedy Stefanię Kamińską. Podobnie twierdził inny świadek, który uprowadzoną lekarkę miał widzieć w jednym z okien domu Bielaja. Nawet żona Zygmunta zeznała, że w czerwcu jej mąż sprowadził do domu starszą kobietę, z którą nie można było nawiązać żadnego kontaktu. Twierdził, że jest ona jego ciotką i musi pozostać pod jego opieką przez jakiś czas. Żonie Bielaja pokazano zdjęcia Stefanii. Kobieta początkowo potwierdziła, że to była właśnie ona, jednak później nagle zmieniła zdanie i zaprzeczyła swoim wcześniejszym zeznaniom. Śledczy uznali, że ową ciotką mogła być rzeczywiście porwana lekarka. I nie była chora psychicznie, ale nafaszerowana środkami, które miały za zadanie otumanić przetrzymywaną Stefanię. Pomimo braku niepodważalnych dowodów, prokuratura postanowiła zaryzykować. W lutym 1974 roku rozpoczął się jeden z najtrudniejszych procesów w PRL-u. Była to klasyczna sprawa poszlakowa. Sąd musiał rozstrzygnąć, czy na podstawie zebranych dowodów daje się zamknąć łańcuch poszlak i zbudować w ten sposób przekonanie składu orzekającego o dokonaniu przez oskarżonego nie tylko porwania i żądania okupu, lecz także zabójstwa pokrzywdzonej. Oskarżyciel wnosił o uznanie Zygmunta za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów, przy czym za dokonanie zabójstwa zażądał wymierzenia kary śmierci. Proces trwał miesiąc. Sąd Wojewódzki w Warszawie, wydając wyrok w pierwszej instancji, uznał, że brak jest wystarczających dowodów na dokonanie przez niego zabójstwa. Bielaj został uniewinniony. Nie wyszedł jednak na wolność. Za porwanie i wymuszenie okupu został skazany na 15 lat więzienia. Jego żona została uznana za winną niszczenia dowodów oraz nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań. Sąd skazał ją na 9 miesięcy więzienia. W uzasadnieniu wyroku Zygmunta sąd odrzucił istnienie tajemniczego brodacza. Uznał go jedynie za wytwór wyobraźni. Sędzia wyjaśnił również, dlaczego Bielaj nie został skazany za morderstwo. Oparta o przedstawione dowody, wiedza sądu na temat losów dr Kamińskiej urywa się w chwili, gdy została ona faktycznie pozbawiona wolności przez oskarżonego, gdy odjechała z nim jego samochodem z miejsca zamieszkania. Oskarżyciel nie udowodnił jednak, że dr Kamińska nie żyje. Przekonującym dowodem na pozbawienie życia byłyby zwłoki pokrzywdzonej. Ciała jednak nie odnaleziono. Jak zostałoby ocenione orzeczenie sądu skazującego oskarżonego za zabójstwo w sytuacji, gdyby kiedyś nadeszła z zagranicy kartka od dr Kamińskiej z życzeniami dla rodziny? Przecież wersja jej dobrowolnego wyjazdu z kraju, stworzona przez oskarżonego, nie została do końca przez oskarżyciela obalona. Po procesie prokurator zaskarżył wyrok uniewinniający. Obrońcy zrobili to samo z wyrokiem skazującym. Sąd Najwyższy podtrzymał jednak wyrok pierwszej instancji. Jednocześnie wyraził przekonanie o tym, że łańcuch poszlak nie został należycie zamknięty. Zwrócił przy tym uwagę na to, że nie ustalono nawet miejsca, czasu i sposobu dokonania ewentualnego zabójstwa. Prokurator generalny wystąpił z rewizją nadzwyczajną. Sąd Najwyższy tę rewizję uwzględnił i całą sprawę zwrócił do prokuratury w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Śledztwo trwało aż do listopada 1977 roku. Było żmudne i pracochłonne. Śledczym udało się dotrzeć do dwóch nowych świadków. Widzieli oni w domu Bielaja starszą kobietę, którą na okazanych zdjęciach zidentyfikowali jako Stefanię. Na tej podstawie, miesiąc później, prokuratura ponownie skierowała do sądu akt oskarżenia. Przyjęto, że oskarżony po porwaniu przetrzymywał uprowadzoną lekarkę w swoim domu. Tam też bezskutecznie czekał na otrzymanie okupu. Kiedy zrozumiał, że żądanych pieniędzy nie uzyska, zamordował kobietę. Jej ciało poćwiartował, a zwłoki ukrył w nieustalonym miejscu. W
tym kolejnym procesie Zygmunt ponownie został uznany za niewinnym popełnienia morderstwa. Sąd nie uwierzył w zeznania nowych świadków. Twierdził, że ich relacje nie wprowadziły niczego nowego. Nie było więc pewności, że starsza kobieta rzeczywiście przebywała u niego w domu. A zresztą, nawet jeżeli by tam była, no to nie był to dowód na to, że później została przez Bielaja zamordowana. Później historia znowu się powtórzyła. Rozpoczęto nowe śledztwo, które także nie przyniosło oczekiwanych efektów. 5 lat później, 2 stycznia 1985 roku, prokuratura uznała w końcu, że nie jest już w stanie pchnąć sprawy do przodu. Ostatecznie śledztwo przeciwko Zygmuntowi Bielajowi zostało umorzone. W uzasadnieniu tej decyzji prokurator stwierdził: wprawdzie zebrany materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodobnił wersję, że Iwan Ślesko, znany jako Zygmunt Bielaj, dokonał zabójstwa na osobie Stefanii Kamińskiej, niemniej pozostały przynajmniej nieznaczne wątpliwości, które w tym zakresie należy tłumaczyć na korzyść podejrzanego. Zygmunt Bielaj w więzieniu spędził łącznie 18 lat. Po wyjściu na wolność trafił do domu opieki społecznej w Zagórowie, gdzie spędził ostatnie chwile swojego życia. Tuż przed jego śmiercią, w roku 93, odwiedził go dziennikarz nieistniejącego już tygodnika Miliarder. Zamierzał dowiedzieć się czegoś więcej od umierającego już starca, który miał na swoim koncie wiele zbrodni, w tym tę najbardziej znaną – porwanie i domniemane zabójstwo pani doktor. Dziennikarz miał nadzieję, że na łożu śmierci Bielaja ogarną wyrzuty sumienia, których nigdy nie okazał, i jakimś cudem uda się go nakłonić do wyznań, że powie coś, czego śledczy nigdy się nie dowiedzieli. Że w końcu wyjawi tak długo skrywaną prawdę o ostatnich chwilach życia uprowadzonej lekarki. Schorowany na wpół ślepy i głuchy Bielaj z trudem usłyszał pytanie dziennikarza. Co tak naprawdę stało się z dr Kamińską po tym, jak opuściła gabinet, udając się na swoją ostatnią wizytę domową? Dziennikarz spodziewał się, że usłyszy wymijającą odpowiedź. Coś w stylu, że po tylu latach nie pamięta. Jednak Bielaj ożywił się, a następnie z nieukrywanym zadowoleniem w głosie odpowiedział: po tym, jak ją steroryzowałem, dobrowolnie weszła do bagażnika samochodu. Kiedy dojechaliśmy do Konina, nie dawała już znaku życia. Musiała umrzeć po drodze. Nie wiem, co jej się stało. Może dostała zawału serca ze strachu, może uderzyła głową o leżący w bagażniku lewarek. Jej zwłoki zakopałem na śmietniku blisko domu, w którym mieszkałem. Mówiąc to, Bielaj wybuchnął nagłym, głośnym, histerycznym śmiechem. Czy mówił prawdę? Ciała dr Kamińskiej nie znaleziono we wskazanym przez niego miejscu. Zeznania męża lekarki także przeczyły jego słowom. Przecież z okna swojego gabinetu widział on wyraźnie, jak jego żona wsiadła do trabanta, ale jako pasażer. Nawet mu pomachała na pożegnanie. Nie została steroryzowana, nie położyła się w bagażniku. Należy więc przypuszczać, że nawet będąc u kresu swojego marnego życia, Zygmunt Bielaj po prostu kłamał, a tym samym zabrał swoją największą tajemnicę do grobu. Pochowano go na koszt państwa, ponieważ żyjący członkowie jego rodziny odmówili dokonania pochówku. Nie zjawili się również na jego pogrzebie. W ostatniej drodze towarzyszyło mu tylko kilku pracowników domu opieki społecznej. Losy dr Stefanii Kamińskiej prawdopodobnie na zawsze pozostaną nieznane. Sprawa profesora Tarwida. W latach 50. ubiegłego wieku posiadanie w domu czy w mieszkaniu telefonu wciąż było jeszcze w Polsce sporym luksusem. Choć w tamtych czasach dodzwonić się można było co najwyżej do urzędów państwowych, na milicję lub pogotowie, posiadanie własnego aparatu telefonicznego było wciąż nieosiągalnym dla wielu zwykłych mieszkańców udogodnieniem, ale czasami też utrapieniem. Zwłaszcza gdy mniej uprzywilejowani sąsiedzi wciąż pukali do drzwi z prośbą o wykonanie jakiegoś pilnego połączenia.
Podobny dyskomfort czasami czuła Janina, mieszkająca samotnie w kamienicy przy ulicy Nowy Świat 52 w Warszawie. Ze wszystkich lokatorów w tym budynku tylko ona miała telefon. Nic więc dziwnego, że wciąż była proszona przez swoich sąsiadów o możliwość skorzystania z telefonu. Pół biedy, jeśli działo się to w ciągu dnia. Janina przecież nigdy nie odmawiała sąsiedzkiej pomocy. Kobieta denerwowała się natomiast, gdy pukanie do jej drzwi rozlegało się o późnej porze. Zwłaszcza, że miała ona w zwyczaju chodzić spać bardzo wcześnie. Sąsiedzi wiedzieli o tym i gdy nie musieli, starali się nie pukać do niej po godzinie 21. Gdy 21 stycznia 1955 roku, około godziny 23, Janinę obudziło głośne walenie w jej drzwi, wiedziała już, że musiało stać się coś złego. Jej przeczucie wzmocniło się jeszcze bardziej, gdy przez Judasza w drzwiach zobaczyła mieszkającego pod numerem 17 sąsiada, profesora Kazimierza Tarwida. Człowiek ten uchodził wśród mieszkańców kamienicy raczej za człowieka skrytego i małomównego. Poza zwykłym dzień dobry, z nikim nie rozmawiał, podobnie jak jego o 20 lat młodsza druga żona. Odkąd 3 lata wcześniej się wprowadzili, rzadko ich widywano. On był pochłonięty pracą i karierą naukową. Wychodził z domu o świcie, wracał po północy. O ile w ogóle pojawiał się w domu, bo często spędzał noce na uniwersytecie. Jego żona, Teresa, z trudem dzieliła obowiązki zawodowe z wychowywaniem 2 małych córeczek. Sąsiedzi wiedzieli o nich niewiele. Nie więcej niż to, że Tarwidowie uchodzili za małżeństwo zgodne i bezkonfliktowe. Jeśli profesor zdecydował się obudzić sąsiadkę, oznaczać to mogło tylko jedno. Musiało się wydarzyć coś złego i on potrzebował pomocy. Już pierwsze słowa profesora potwierdziły obawy kobiety. Sąsiadko, przepraszam, że budzę o tak późnej porze. Żona moja zaniemogła. Zemdlała i nie mogę jej dobudzić. Niech sąsiadka zadzwoni na pogotowie i wezwie karetkę do nas. Tylko jak najprędzej, bo sprawa to pilna. Spokój w głosie profesora oraz jego ogólne opanowanie sprawiły, że obudzona nagle sąsiadka pomyślała, że mimo wszystko to nic najgorszego. Zwyczajne omdlenie, pewnie ze zmęczenia i przepracowania. Tym bardziej, że widziała przez Judasza, jak Tarwid, nie czekając nawet na jej odpowiedź, na jakieś potwierdzenie, że zrozumiała, o co chodzi i zadzwoni, odszedł od jej drzwi i bardzo spokojnym krokiem skierował się w stronę swojego mieszkania. Wrócił jednak po 5 minutach i zapytał, czy kobieta wezwała już karetkę. W odpowiedzi usłyszał, że tak. I że pogotowie prosiło, aby wyszedł na ulicę i wskazał im drogę do mieszkania, gdy już przyjadą. Tak też uczynił, a gdy wyszedł na zewnątrz, karetka właśnie podjeżdżała pod kamienicę. Lekarz z sanitariuszem natychmiast udali się do mieszkania profesora. Jego żona leżała nieruchomo na tapczanie. Na jej ustach od razu zauważono niewielką ilość piany. Po przystąpieniu do badań od razu stwierdzono brak tętna oraz znaczne rozszerzenie źrenic niereagujących na światło. Po niewykryciu akcji serca oraz oddechu lekarz stwierdził zgon. Jego zdaniem śmierć mogła nastąpić nie dalej niż kilkanaście minut wcześniej. Po stwierdzeniu zgonu lekarz zaczął pakować swoje przyrządy medyczne do torby. Wtedy zauważył stojący na stoliku słoiczek z jakimś proszkiem. Zapytał profesora, co to jest. W odpowiedzi usłyszał, że to cyjanek potasu. Tarwid od razu wyjaśnił, że został on przyniesiony przez jego żonę w celach naukowych. Nie miał jednak pojęcia, dlaczego znajdował się w pokoju. Wcześniej pojemnik z trucizną znajdował się w łazience. Obecność przy zwłokach młodej kobiety tak silnej trucizny od razu wydała się ekipie pogotowia bardzo podejrzana. Sanitariusz natychmiast powiadomił o tym fakcie milicję. Funkcjonariusze po przyjeździe do mieszkania profesora postanowili zabezpieczyć wszystkie ślady.
Następnie odebrali Kazimierzowi klucze, zamknęli mieszkanie i zapieczętowali zamek. Córki profesora trafiły pod opiekę sąsiadki, a on sam wylądował na komisariacie. Podczas pierwszego przesłuchania najpierw musiał się wytłumaczyć z posiadania w domu cyjanku potasu, silnie toksycznej substancji, która nie była powszechnie dostępna. Jednak profesor Tarwit był jednym z nielicznych, którzy akurat z cyjankiem obcowali niemal codziennie w Zakładzie Ekologii Uniwersytetu Warszawskiego. Tarwit był jednym z najwybitniejszych w kraju ekologów i zoologów. Był znanym badaczem muchówek. Posługiwał się więc tą trucizną przy sporządzaniu tzw. zatruwaczek na owady. Twierdził, że akurat zabrakło cyjanku w jego zakładzie, więc poprosił żonę, aby wypożyczyła porcję ze swojej uczelni, na której pracowała. I tak też się stało. Dzień przed swoją śmiercią Teresa przyniosła do domu słoiczek z cyjankiem potasu. Ile dokładnie? Tego nie był pewny. Dopiero milicja ustaliła, że porcję ważącą 5 gram dosypano dla Tarwidowej z około 25-gramowego pojemnika. Śledczy jeszcze nie wiedzieli, że wkrótce słowo około będzie miało kolosalne znaczenie przy próbach ustalenia tego, kto ponosi winę za śmierć 26-letniej żony profesora. Sekcja zwłok Teresy wykazała ponad wszelką wątpliwość, że jej zgon nastąpił z powodu zatrucia wspomnianym cyjankiem. W zasadzie od samego początku śledztwa akurat przyczyna śmierci nie stanowiła w tym przypadku żadnej zagadki. Znacznie ważniejsze pytanie wciąż jednak pozostawało bez odpowiedzi. Jak do tego doszło? Czy była to tragiczna w skutkach pomyłka? Skuteczna próba popełnienia samobójstwa? A może zabójstwo? Profesor Tarwit był przekonany, że jego żona nie miała myśli samobójczych i kto jak kto, ale akurat ona nigdy nie odebrałaby sobie życia. W jej życiu nie było niczego, o czym ja bym nie wiedział. To niemożliwe, że młoda, 26-letnia kobieta, szczęśliwa w małżeństwie, zadowolona ze swojego życia i ze mnie, nagle postanowiła się otruć, pozostawiając córki i mnie. Przyczynę tej tragedii widział wyłącznie jako efekt tragicznej pomyłki. Wieczór poprzedzający śmierć Tarwidowie spędzili w domu z przyjaciółmi. Podczas kolacji jego żona zaprezentowała gościom sposób na zabezpieczenie jednej dawki cyjanku w okrągłej kapsułce służącej do przyjmowania leków. Nazywała się fachowo opłatkiem aptecznym. Zasugerował milicjantom, że Teresa mogła po prostu pomylić kapsułkę zawierającą cyjanek z inną, identyczną, zawierającą proszek przeciwbólowy, który on sam dał jej, gdy już po wyjściu gości opuszczał dom z zamiarem odwiedzenia swojej matki. Funkcjonariusze nie mieli żadnych dowodów, aby nie wierzyć profesorowi. Był w końcu człowiekiem, który cieszył się w środowisku warszawskich naukowców ogromnym zaufaniem i prestiżem. Poza tym jego słowa zdawały się potwierdzać wyniki sekcji. Na ciele zmarłej nie stwierdzono żadnych obrażeń, które mogłyby sugerować, że kobieta przed śmiercią walczyła z kimś, kto chciałby podać jej tę truciznę. Dodatkowo, zgodnie z zeznaniami jej męża, które potwierdziła później matka Kazimierza, w chwili śmierci Teresy przebywał on poza domem. Gdy wrócił, drzwi były zamknięte od wewnątrz, więc nikt obcy nie miał możliwości wejścia do mieszkania. Podczas przesłuchania musiało oczywiście paść pytanie, czy na pewno profesor nie przyczynił się do tego, że został wdowcem. Tarwit kategorycznie zaprzeczył takim oskarżeniom. Uznał, że to absurd. Mówił, że żonę bardzo kochał. A nawet gdyby tak nie było, to łatwiej byłoby mu się z nią rozwieść, niż ją zabić. Po 7 miesiącach śledztwa milicja nie natrafiła na żadne nowe wskazówki. Nic nie wskazywało na to, że powodem śmierci mogło być samobójstwo. Zabicie kobiety wydawało się być jeszcze mniej prawdopodobne. Latem 1955 roku warszawska prokuratura postanowiła w końcu zamknąć sprawę. W uzasadnieniu tej decyzji podano:
Okoliczności śmierci Teresy Tarwidowej nie zostały wyjaśnione pomimo wyczerpania wszelkich środków zmierzających ku temu. Brak jest dostatecznych dowodów na to, że sprawcą śmierci był Kazimierz Tarwid. W związku z tym postępowanie należy umorzyć. Umorzenie śledztwa dla organów ścigania oznaczało koniec całej sprawy, ale dla warszawskiej opinii publicznej był to dopiero początek. Wkrótce całą stolicę zalała gigantyczna fala plotek, pomówień i oskarżeń. Szybko okazało się, że jak zawsze w tego typu sprawach, zwykła ulica wie znacznie więcej niż milicja. Ludzie nie wierzyli w nieszczęśliwy wypadek. Wątpili także w wersję mówiącą o samobójstwie. Zdaniem coraz większej liczby osób było to zabójstwo. Wskazywano tylko jednego podejrzanego, męża ofiary, czyli profesora Tarwida. Zdaniem opinii publicznej, profesor nie był tak czysty, jak oficjalnie mówiono. Plotki na jego temat podsycała głównie pierwsza żona Kazimierza, która dostarczała prasie coraz bardziej pikantne szczegóły związane z nieznaną wcześniej drugą twarzą szanowanego naukowca. Romanse ze studentkami, urządzanie nocnych orgii na uniwersytecie, całkowity brak zasad moralnych, zepsucie, deprawacja. Z każdym kolejnym miesiącem obraz wdowca wydawał się być coraz mroczniejszy. Kazimierzowi nie pomagał również jego sposób bycia. Zdaniem osób, które go znały, był zimny i zbyt opanowany. Niemal pozbawiony ludzkich uczuć i odruchów. Nie rozpaczał po śmierci żony. Nawet gdy lekarz stwierdził jej zgon, profesor zachował kamienną twarz, nie okazując żadnych emocji, co osobiście zeznał podczas przesłuchania sanitariusz. Plotki te dotarły w końcu do uszu milicjantów. Podobnie jak anonimowe oskarżenie, które przychodziły listownie do komendy głównej. Funkcjonariusze, coraz bardziej zalewani nieprzychylnymi profesorowi opiniami, postanowili jeszcze raz przyjrzeć się całej sprawie. Tym razem chcieli zwrócić większą uwagę na osobę męża ofiary. Czy faktycznie był tak zły, jak od pewnego czasu mówiono o nim na ulicy? Aby poznać prawdę o śmierci jego żony, najpierw postanowiono poznać prawdę o nim samym. Kazimierz Tarwid urodził się w roku 1909 na terenie obecnej Rosji. Studia ukończył na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Później pracował w Państwowym Muzeum Zoologicznym. Opublikował wiele prac naukowych. Koncentrował się głównie na badaniu życia pospolitych w naszym kraju muchówek. W historii nauki zapisał się jako jeden ze współtwórców Polskiej Szkoły Ekologicznej. W czasie niemieckiej okupacji po wybuchu wojny brał udział w tajnym nauczaniu. Działał w podziemiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładając zoologię na konspiracyjnym studium farmaceutycznym. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, jako 35-letni porucznik Armii Krajowej o pseudonimie Antoni stanął do walki w szeregach batalionu imienia Jana Kilińskiego. Po zakończeniu wojny powrócił do pracy dydaktycznej i naukowej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Równocześnie pracował na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej. W roku 1954 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. O ile jego życie zawodowe mogło być powodem do dumy, to te prywatne historie nie zawsze były godne naśladowania. Swoją pierwszą żonę poznał jeszcze przed wojną. Z Heleną przeżył 15 lat i dwukrotnie został ojcem. W tym czasie przystojny naukowiec miał już opinię człowieka lubiącego damskie towarzystwo, lubiącego flirtować ze swoimi studentkami. Jedna z nich, 20 lat młodsza Teresa, wpadła mu w oko do tego stopnia, że dla niej rozwiódł się z żoną. Nawet w tamtych bardzo konserwatywnych czasach taki związek nie był niczym niezwykłym. Do romansów pomiędzy wykładowcami a studentkami dochodziło chyba na każdej uczelni. W roku 1952 para wzięła ślub.
Teresa była już wtedy pracownicą SDDW. Zamieszkali w kamienicy na ulicy Nowy Świat. Z pozoru uchodzili za małżeństwo idealne. Teresa urodziła dwie córki, a Kazimierz w końcu przekonał do siebie swoją teściową, która z początku była mu bardzo nieprzychylna. Pozory jednak czasem mylą i tak też było w tym przypadku. Milicjanci po rozmowach z innymi lokatorami doszli do wniosku, że nie wszystko było w tej rodzinie takie, jak to się powszechnie wydawało. Jak wynikało z wypowiedzi jego sąsiadów, nie żył on z żoną w dobrych stosunkach. Tak naprawdę nikt nigdy nie widział ich razem. Nie wychodzili ani na spacery, ani do teatru czy kina. Sam Tarwit był stale nieobecny w miejscu zamieszkania. Dziećmi zajmowała się jego żona, której pomagała wynajęta opiekunka. Profesor Tarwit był pracoholikiem. Pracował zwykle po 12 godzin dziennie. Czasami nawet więcej. Zdarzało się, że w ogóle nie wracał do domu na noc. Z czasem stosunki pomiędzy małżonkami stały się chłodne, zwłaszcza po tym, kiedy do uszu Teresy doszły plotki o romansie męża z jedną ze swoich asystentek. Kazimierz wszystkiego się wyparł, ale podejrzenia żony zostały. A mimo to kobieta potrafiła zachowywać pozory i nie pokazywać nikomu, że w jej rodzinie dzieje się źle. Tak też było wiewieczorem 21 stycznia 1955 roku, kiedy Tarwidów odwiedziło dwóch zaprzyjaźnionych z nim profesorów. Na uroczystą kolację w domu zjawił się również Kazimierz, co o tak wczesnej porze było czymś całkowicie niezwykłym. Zdaniem gości, którzy mieszkanie Tarwidów opuścili o 21, wieczór był bardzo udany. Gospodarze byli w znakomitych nastrojach, a humory im dopisywały. Teresa opowiadała o swoich planach zawodowych, a Kazimierz podkreślał, że bezgranicznie ją wspiera w każdej podjętej decyzji. Tarwidowie uskarżali się na brak wolnego czasu dla siebie. Kazimierz narzekał również na sprawy zawodowe, w tym na brak w magazynie jego uczelni zapasów cyjanku potasu, którego potrzebował do swojej pracy. Cieszył się jednak, że żonie udało się załatwić trochę cyjanku ze swojego zakładu. W międzyczasie Teresa pokazała gościom, jak skutecznie zabezpieczyć dawkę trucizny w odpowiedniej kapsułce. Goście opuścili mieszkanie Tarwidów około 21. Tuż po ich wyjściu małżeństwo odwiedziła matka Kazimierza, która prosiła syna o drobną pożyczkę dla jej znajomej, która miała kłopoty finansowe. On nie miał pieniędzy, więc pożyczyła je Teresa. Przebieg dalszych wydarzeń. Milicjanci poznali podczas pierwszego przesłuchania męża ofiary. Para rozmawiała ze sobą w dobrym nastroju przez jakieś pół godziny, po czym Kazimierz mimo późnej pory wstał i zaczął się ubierać. Zdumionej i rozczarowanej żonie wyjaśnił, że zamierza wyjść na chwilę do matki, ponieważ wyczuł, że ma ona jakiś problem, o którym nie chce mu powiedzieć. Zamierzał ją o to wypytać i postarać się jakoś pomóc. Teresa poprosiła go, aby wrócił najpóźniej o 23, na co Kazimierz się zgodził. Przed wyjściem dał żonie kapsułkę z proszkiem przeciwbólowym, ponieważ kobieta zaczęła się skarżyć na silne bóle spowodowane menstruacją. Nie pamiętał jednak, czy dał jej kapsułkę do ręki, czy może położył ją na stoliku. Kazimierz, tak jak obiecał, do domu wrócił o umówionej porze. Drzwi do mieszkania były jednak zamknięte, a na jego pukanie nikt nie odpowiadał. Wiedział, że dzieci już od dawna śpią, ale żona powinna na niego czekać. Na szczęście miał przy sobie swój komplet kluczy. Choć światło w pokoju było zapalone, wewnątrz mieszkania panowała kompletna cisza. Zanim zdążył zdjąć buty, zauważył leżącą na kanapie Teresę. Odezwał się do niej, ale nie odpowiedziała. Nawet się nie poruszyła.
Po wejściu do mieszkania od razu udałem się do pokoju, ponieważ zaniepokoiłem się wyglądem mojej żony. Dotknąłem ręką jej twarzy, była wilgotna i zimna. Mówiłem do niej, a ona nawet nie drgnęła. Szukałem pulsu, ale go nie znalazłem. Tak jak stałem, natychmiast wybiegłem na klatkę schodową i obudziłem sąsiadkę. Po wizycie u sąsiadki Kazimierz wrócił do mieszkania. Próbował reanimować nieprzytomną żonę, ale bezskutecznie. Przybył na miejsce lekarz, od razu stwierdził zgon Teresy. Ani przedstawiona wersja wydarzeń, ani skrywane przed innymi sekrety życia rodzinnego nie czyniły z Kazimierza osoby odpowiedzialnej za śmierć małżonki. W śledztwie pojawił się biegły farmaceuta, który ujawnił nowe informacje. Badając wątroby, odkrył, że dawka cyjanku, jaka zabiła Teresę, była znacznie większa niż porcja cyjanku, która ubyła ze słoiczka po tym, jak kobieta na oczach swoich gości przygotowywała porcję trucizny w ampułce. Po dokładnym badaniu okazało się, że w słoiczku z cyjankiem pozostało 3,5 grama trucizny. Zakładając, że brakującą porcję Teresa zmieściła w ampułce, dawało to łącznie nie więcej niż 1,5 grama połkniętego proszku. Zbyt mało, aby się zabić. Biegli ustalili minimalną dawkę śmiertelną dla dorosłej kobiety o wadze Teresy na 2 gramy. I mniej więcej właśnie taka ilość cyjanku znajdowała się w jej organizmie podczas sekcji zwłok. Zdaniem ekspertów, gdyby żona profesora wzięła 1,5 grama, doznałaby co prawda silnego zatrucia, ale na pewno by nie zmarła. Teresa Tarwit doskonale znała dawki śmiertelne, więc chcąc popełnić samobójstwo, na pewno nie wzięłaby zbyt małej ilości. A jeśli rzeczywiście pomyliła ampułki z proszkami, to ktoś inny musiał podać jej dodatkowe co najmniej 0,5 grama cyjanku. Dopiero wtedy dawka przyjętej przez ofiarę trucizny stałaby się dawką śmiertelną. Zdaniem prokuratora mogła to zrobić tylko jedna osoba – jej mąż. 11 września 1956 roku, a więc ponad 20 miesięcy po śmierci, profesor Tarwit został aresztowany i oskarżony o zamordowanie Teresy. Przewieziono go do szpitala psychiatrycznego, gdzie poddano miesięcznej obserwacji. Choć zachowywał się tam spokojnie i z dystansem, psychiatrzy wystawili mu negatywną opinię. Zwraca uwagę jego chłód uczuciowy. Cechuje go planowość, metodyczność i wyrachowanie. Jest on bez wątpienia osobnikiem psychopatycznym, ale z pewnością jego stan psychiczny nie ogranicza jego zdolności rozumienia znaczenia własnego postępowania i czynów. Ma on całkowitą zdolność kierowania swoim postępowaniem. Pół roku później prokuratura sporządziła akt oskarżenia. Proces poszlakowy profesora rozpoczął się w kwietniu 1957 roku. Przesłuchano 60 świadków i wysłuchano zeznań 10 biegłych. Dowody przedstawione przez prokuratora okazały się wiarygodne dla sądu. Tarwit został uznany winnym śmierci żony. Skazano go na 15 lat pozbawienia wolności. Obrońcy profesora natychmiast zaskarżyli wyrok skazujący. Wykazywali przy tym słabe punkty zebranego materiału dowodowego oraz wątpliwości co do winy ich klienta. Sąd Najwyższy podzielił ich zdanie i 1 lutego 1958 roku uchylił wyrok oraz skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Taka decyzja wywołała wśród opinii publicznej falę ostrych i krytycznych komentarzy pod adresem wymiaru sprawiedliwości. Ludzie oczekiwali najwyższego z możliwych wyroków, ponieważ dla większości z nich profesor od samego początku był winny. Pojawiły się również głosy broniące Kazimierza, ale należały one do zdecydowanej mniejszości. Profesor wciąż upierał się, że jest niewinny, a śmierć żony nastąpiła wskutek nieszczęśliwej pomyłki. Wierzył, że drugi proces potwierdzi jego słowa.
Powołano nowych biegłych, którzy podobnie jak poprzedni eksperci uznali, że zgon kobiety nastąpił z powodu wprowadzenia do organizmu cyjanku potasu w dawce większej niż śmiertelna, a co za tym idzie, w ilości większej niż mogła pomieścić kapsułka znaleziona na stoliku w mieszkaniu oskarżonego. Dodatkowo udowodniono, że w dniu, kiedy oskarżony prosił żonę o zdobycie cyjanku, znajdował się on również w jego zakładzie ekologii. W dodatku pojemniki z trucizną nie były tam należycie zabezpieczone, co stwarzało możliwość wyniesienia stamtąd cyjanku, nie wpisując go wcześniej do ewidencji. Nie było dowodu, że Tarwit tak właśnie zrobił, ale zdaniem prokuratora mógł. Sąd zdecydowanie odrzucił możliwość śmiertelnego otrucia przez przypadek z powodu zbyt małej dawki w ampułce. Wykluczył też popełnienie samobójstwa, co argumentował zbyt wielkim przywiązaniem do dzieci oraz matki. Poza tym ustalono, że żadna osoba nie mogła mieć do niej dostępu po tym, jak wieczorem mieszkanie opuścił Kazimierz. To właśnie on był ostatnim człowiekiem, który miał kontakt z żywą Teresą oraz pierwszym, który odnalazł ją martwą. Całość oskarżeń dopełniły wyniki obserwacji psychiatrycznych, które czyniły z oskarżonego osobę psychopatyczną i moralnie naganną. O ile po uchyleniu pierwszego wyroku Tarwit mógł mieć nadzieję na lepsze potraktowanie, to drugi wyrok pozbawił go jakichkolwiek złudzeń i był dla niego druzgocący. Sąd uznał go winnym zabójstwa żony i skazał na dożywocie. Wydawało się, że to już koniec nie tylko jego kariery naukowej, ale przede wszystkim jego wolności. Jednak dla jego obrońców sprawa tajemniczej śmierci jeszcze się nie skończyła. Ponownie zaskarżyli oni wyrok Sądu Wojewódzkiego. 12 stycznia 1960 roku Kazimierz Tarwit stanął przed trzyosobowym składem sędziów Sądu Najwyższego. Była to dla niego ostatnia już szansa na uniknięcie więzienia. Tym razem jego obrońcy bardziej przyłożyli się do swoich obowiązków, czego nie można powiedzieć o prokuraturze. Najważniejszym dowodem świadczącym na korzyść profesora była szczegółowa analiza pojemników z cyjankiem, które znajdowały się w SDGW. To właśnie stamtąd Teresa przyniosła do domu 5 gramów trucizny. Ale czy przypadkiem nie było jej nieco więcej? Na wniosek obrony przebadano jeszcze raz całą dokumentację Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz rejestry poświadczające pobranie cyjanku z jej magazynu. Okazało się wtedy, że w pojemniku, z którego odmierzono porcję dla Teresy, faktycznie pozostało równo 20 gramów cyjanku. Jednak wcześniej nie było w nim spodziewanych 25 gramów, ale nieco więcej. Ten fakt oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, żona oskarżonego przyniosła do domu 5,5 grama. Po drugie, jeśli w słoiczku znalezionym w mieszkaniu stwierdzono dokładnie 3,46 grama, to pani Tarwidowa w kapsułce musiała wcześniej umieścić nie 1,54 grama, jak do tej pory sądzono, ale ponad 2 gramy. A to, zdaniem powołanych przed oblicze sądu biegłych, przy wadze kobiety, stanowiło jej minimalną dawkę śmiertelną. Tylko jak zmieścić 2 gramy proszku do kapsułki mogącej pomieścić z 0,5 grama mniej? Obrońcy argumentowali, że można to zrobić i to bez najmniejszych problemów. 1,5 grama cyjanku mieściło się w opłatku, ale tylko wtedy, kiedy proszek był tam umieszczony w formie luźnej. Jeśli jednak całą zawartość ubije się, to z powodzeniem można w kapsułce zmieścić dodatkowe 0,5 grama. Powołany na świadka obrony jeden z gości Tarwidów dokładnie pamiętał, jak gospodyni w trakcie wysypywania proszku do kapsułki starannie go ubijała. A więc zdaniem obrońców musiały się w niej znaleźć 2 gramy. Ta niewielka różnica w wadze robiła jednak ogromną różnicę w sile argumentów świadczących o niewinności profesora oskarżonego o zabicie własnej żony. Z
Sąd nie potrafił co prawda rozstrzygnąć, czy zmarła celowo zażyła truciznę w przypływie nagłej decyzji o odebraniu sobie życia, czy może rzeczywiście pomyliła kapsułki i zamiast proszku przeciwbólowego połknęła cyjanek potasu. Odpowiedź na to pytanie nie miała już jednak z punktu widzenia oskarżonego żadnego znaczenia. Znacznie ważniejszy był dla niego ogłoszony wyrok. Profesor Kazimierz Tarwit został decyzją Sądu Najwyższego uniewinniony od zarzutu zabójstwa 26-letniej żony Teresy. Ten wyrok został natychmiast zaskarżony przez prokuratora generalnego. 9 miesięcy później Sąd Najwyższy zebrał się ponownie, tym razem w rozszerzonym składzie. Oskarżyciele nie przedstawili jednak żadnych nowych dowodów, więc w październiku 1960 roku sąd podjął decyzję o odrzuceniu wniosku prokuratora generalnego. Tym samym zakończył się jeden z najgłośniejszych procesów poszlakowych w powojennej historii Polski. Niezwykle trudny i obfitujący w nagłe zwroty akcji, który trwale zapisał się w historii polskiego sądownictwa. Często porównywany jest nawet do słynnego przedwojennego procesu Rity Gorgonowej, tylko ich wyniki były skrajnie odmienne. Pomimo ostatecznego uniewinnienia, profesor Kazimierz Tarwit do końca swojego życia nosił na swoich barkach brzemię człowieka potępionego przez opinię publiczną. Wciąż słyszał za swoimi plecami oskarżenia o to, że uniknął kary tylko i wyłącznie dzięki swojej wysokiej pozycji w kręgu polskich naukowców. Że gdyby był zwykłym obywatelem, na pewno wylądowałby w więzieniu na długie lata, a może nawet dostałby karę śmierci. Z takimi opiniami profesor stykał się przez kolejnych 28 lat, czyli aż do swojej śmierci. Przez kolejne lata sprawa Tarwida cyklicznie powracała w najróżniejszych fachowych publikacjach związanych z procesami poszlakowymi oraz omawiającymi zastosowanie zasady domniemanej niewinności. Po upływie kilkudziesięciu lat nadal otwarte pozostają najważniejsze pytania w tej sprawie. Czy było to samobójstwo? Fatalna w skutkach pomyłka? A może jednak zbrodnia doskonała? Dziś pewne jest tylko to, że nic tutaj nie jest pewne. Jeśli do pełnego dowodu winy zabraknie choć jednego cala, ów brakujący cal obejmie wszystko, co na świecie jest nierozstrzygnięte i nieprzewidziane. Wówczas pozostaje tylko uszanować tę niewiadomą, która może kryć w sobie zaskakujące dobro lub przerażające zło. W procesie poszlakowym gra się na zło ukryte w człowieku. Człowieka wolno skazać po udowodnieniu mu winy, ale nie należy chcieć jego winy po to, by go skazać. Każdy domysł sądu, który nie jest oparty na ścisłych realiach, wyrażać będzie tylko pogląd sędziów na istotę ludzką. A zdaje się, że do tego sędziowie nie są powołani. Sprawa Magdy Sobczak z Łodzi. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Łodzi jest bez wątpienia Stajnia Jednorożców. Tak miejscowi nazywają potocznie dworzec tramwajowy Centrum, znajdujący się na Alei Mickiewicza, tuż przy ulicy Piotrkowskiej. Jego wybudowanie kosztowało 1 000 000 euro, a jak to zwykle bywa, zdania na temat atrakcyjności Stajni Jednorożców są dziś wśród mieszkańców podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że ta 100-metrowa kolorowa wiata, stanowiąca zadaszenie 4 peronów, od 7 lat uważana jest za wizytówkę Łodzi, a według portalu Łódź Nasze Miasto każdego dnia korzysta z niego około 50 tysięcy pasażerów. Niewielu z nich, czy to wchodząc, czy wychodząc codziennie z tramwaju na tym przystanku, zdaje sobie sprawę z tego, że kilka metrów dalej stała kiedyś okazała 3-piętrowa kamienica. Dziś nie ma już po niej śladu. Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku została ona zburzona wraz z sąsiednimi zabudowaniami. Po to, aby na jej miejscu mogła powstać główna arteria komunikacyjna w mieście, nazywana trasą WZ. Pewnie niektórzy słuchacze zastanawiają się teraz, dlaczego we wstępie wspominam właśnie o tej kamienicy.
Tym bardziej, że Łódź słynie przecież z wielu znacznie słynniejszych i co najważniejsze, wciąż zachowanych kamienic. Odpowiedź jest niezwykle prosta i biorąc pod uwagę nazwę tego podcastu, jak najbardziej przewidywalna. Jak się pewnie niektórzy z Was domyślają, miejsce, o którym dziś mówię, ma jakiś związek z dawną sprawą kryminalną. Bo właśnie w tej kamienicy, zlokalizowanej dokładnie na ulicy Piotrkowskiej 161, doszło 60 lat temu do pewnego okrutnego zabójstwa. Przez kilkadziesiąt lat narosło wokół tej sprawy wiele plotek i najróżniejszych teorii. Wątpliwości w tej sprawie może budzić niemal wszystko. Od oceny pracy milicjantów po motyw oraz tożsamość sprawcy. Czy jedna z najbardziej znanych ówcześnie łódzkich rodzin mogła mieć coś do ukrycia przed władzami? Dlaczego prokurator nie chciał uwierzyć w przyznanie się do winy potencjalnego zabójcy? Co tak naprawdę widzieli świadkowie? Aby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, musimy się cofnąć do świąt wielkanocnych 62 roku i zameldować się pod numerem 161. Stanisław Sobczak był osobą znaną w kręgach łódzkich przedsiębiorców. Posiadał małą, ale popularną w latach 60. fabrykę wyrobów czekoladowych, sygnowaną własnym nazwiskiem. Mieściła się przy ulicy Gdańskiej 101. Choć daleko mu było do bogactwa przedwojennych łódzkich fabrykantów, i tak uchodził w naszym mieście za człowieka bardzo majętnego. W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie, gdzie, jak sam twierdził, utrzymywał się głównie z handlu. Do Łodzi przyjechał w roku 45. Jego żona, Maria, nie pracowała, zajmowała się domem. Mieli dwie córki. Starszą Dorotę i młodszą, urodzoną już w Łodzi, Magdalenę. O zamożności i pozycji Sobczaka świadczył między innymi fakt posiadania przez niego prywatnego samochodu osobowego marki Warszawa. Niewielu mogło wówczas poszczycić się podobnym luksusem. W Łodzi Sobczakowie zamieszkali na najwyższym piętrze kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 161. Opis ich luksusowego mieszkania przedstawił Pitawal Łódzki autorstwa Adama Antczaka i Jarosława Warzech. Potwierdzają to czarno-białe zdjęcia dołączone do akt przez łódzką prokuraturę. Do mieszkania numer 9 wchodziło się klatką schodową w lewej oficynie. Długi, ciemny przedpokój ciągnął się równolegle do kuchni, spiżarni, dawnej służbówki, łazienki i ubikacji. Na końcu owego przedpokoju, na wprost drzwi wejściowych, znajdował się duży pokój z narożnym oknem na podwórze. Dalej w amfiliadzie drzwi do drugiego dużego pokoju z balkonem wychodzącym na ulicę Piotrkowską. Najmłodsza córka Stanisława bardzo różniła się od reszty członków swojej rodziny, co zgodnie potwierdzali wszyscy znajomi Sobczaków. 17-letnia Magda była uczennicą 10. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Łodzi. Bardzo dobrze się uczyła i miała jasno określone plany życiowe. Jako pierwsza z rodziny zamierzała pójść na studia. W przeciwieństwie do swojej starszej siostry, Magda była niezwykle skromna i poważna. Nie lubiła wystawnych przyjęć rodzinnych. Gdy tylko mogła, unikała wypraw do drogich i modnych restauracji. Nie umawiała się z chłopcami, a co najważniejsze, nigdy nie demonstrowała swojego bogactwa. Magda często też odmawiała udziału w tradycyjnych wyprawach rodzinnych organizowanych przez Sobczaków w weekend lub święta. Swój wolny czas wolała poświęcić na naukę, co jej ojciec uważał za cechę godną podziwu. Nie inaczej było w wyjątkowo upalną Wielkanoc 1962 roku. Początkowo rodzina planowała spędzić święta w Zakopanem. Jednak w ostatniej chwili Sobczakowie zmienili swoje plany. 20 kwietnia zapadła ostateczna decyzja. Stolice polskich Tatr postanowili zmienić na stolice Polski. Dwa dni później, w niedzielę, po zjedzeniu wielkanocnego śniadania, Stanisław, Maria oraz ich starsza córka Dorota wyjechali do Warszawy. Magda została w domu. Oprócz nauki miała także inne plany.
We wtorek rano, tuż po świętach, jeszcze przed powrotem rodziny, Magda miała pojechać ze swoim chówcem harcerskim na wycieczkę do podłódzkiego lasu wiończyńskiego. Przed wyjazdem matka ostrzegła ją, aby będąc już w lesie, niczego nie podnosiła z ziemi. Grzybiarze wciąż natrafiali tam na niewypały z czasu II wojny światowej, więc obawy kobiety były jak najbardziej uzasadnione. Po wyjeździe z Obczaków Magda pogrążyła się w lekturze swojej ulubionej powieści. Około 16:00 nastolatka zadzwoniła do swojej najbliższej koleżanki. Mieszkała po sąsiedzku. Nie dała się jednak namówić na wspólne oglądanie meczu koszykówki w łódzkiej hali sportowej. Tłumaczyła to brakiem czasu z powodu nadmiaru nauki. Przyjaciółki umówiły się jednak na wyjazd do lasu po świętach. We wtorek o 7:00 rano Magda miała czekać na Annę tuż przed kamienicą, w której mieszkali Sobczakowie, na rogu Piotrkowskiej i Mickiewicza. Zanim tego poranka Anna wyszła z domu, postanowiła zadzwonić do swojej koleżanki. Chciała, aby ta zabrała ze sobą aparat fotograficzny. Telefon Sobczaków uparcie dzwonił, ale nikt nie podnosił słuchawki. Kiedy dziewczyna zjawiła się przed kamienicą, Magdy nigdzie nie było. Czyżby zaspała? Anna postanowiła ją czym prędzej obudzić. Długo pukała i dzwoniła do drzwi mieszkania numer 9. Nikt ich jednak nie otworzył, a za nimi panowała głucha cisza. Zdaniem nastolatki wszystko wskazywało na to, że Magdy nie było już w domu i że z jakiegoś powodu wyszła z niego wcześniej niż się umówiły. Anna nie zaniepokoiła się tym faktem, a gdy po dotarciu do lasu nie zastała tam swojej przyjaciółki i sąsiadki, pomyślała po prostu, że Magda w ostatniej chwili zmieniła swoje plany. Być może uczyła się całą noc i rano postanowiła się wyspać. Nieco ponad 13 godzin później do domu wrócili z Warszawy Sobczakowie. Stanisław zaparkował samochód na podwórzu sąsiedniej kamienicy, gdzie mieścił się jego garaż. 15 minut później, razem z żoną i starszą córką, weszli schodami na trzecie piętro. Od razu zauważyli stojące w kącie dwie butelki mleka. Pracownicy miejscowej mleczarni przywozili je każdego ranka, w dni robocze. Ale dlaczego ich córka wciąż nie zabrała ich do środka, mimo że zegar wskazywał już godzinę 8:30 wieczorem? Pytanie nie znalazło swojej odpowiedzi. Podobnie jak to, dlaczego pomimo głośnego dzwonka przy drzwiach Magda wciąż im nie otwierała? Maria próbowała wytłumaczyć nastoletnią córkę. Sugerowała, że córka pewnie bierze kąpiel i nie słyszała, że już wrócili. Stanisław otworzył drzwi wejściowe własnym kluczem. Wszyscy weszli do przedpokoju, w którym paliło się światło. W mieszkaniu panowała cisza. Drzwi do dużego pokoju były lekko uchylone. Tuż przy nich na podłodze obok małego stolika leżały kawałki potłuczonego wazonu. Przechodząc przez kolejne pomieszczenie, zauważyli, że jedno z czterech krzeseł przy głównym stole jadalni było przewrócone. Nieco dalej, na podwiniętym dywanie, leżała na plecach Magda. Choć wszyscy zaczęli ją wołać, nastolatka nie poruszyła się. Nie otworzyła nawet zamkniętych oczu. Matka podbiegła do niej i dotknęła jej nóg. Były zimne. Twarz i piersi dziewczyny były zasłonięte dużą poduszką, spod której wystawał rozpięty szlafrok Magdy, niebieski w białe grochy. Choć w domu Sobczaków znajdował się telefon, Stanisław był w tak wielkim szoku, że zamiast z niego skorzystać, natychmiast zbiegł do sąsiadów piętro niżej. I to właśnie ich poprosił o pilne wezwanie pogotowia i milicji. Pierwszy w mieszkaniu numer 9 zjawił się lekarz. Zanim jeszcze dotknął ciała 17-latki, oznajmił zrozpaczonej rodzinie, że dziewczyna nie żyje co najmniej od kilku godzin. Gdy zdjął z niej poduszkę, potrafił już podać prawdopodobną przyczynę jej śmierci. Z piersi Magdy wystawała rączka kuchennego noża. Przybyli na miejsce milicjanci potwierdzili, że najmłodsza córka Sobczaków została brutalnie zamordowana.
Obecny na miejscu zbrodni lekarz stwierdził, że zabójca musiał znać dobrze ludzką anatomię, ponieważ wszystkie trzy ciosy zostały zadane nożem, którego ostrze skierowano równolegle do żeber. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła, że wszystkie uderzenia trafiły prosto w serce, a zadane zostały w chwili, gdy ofiara leżała już na podłodze i nawet nie próbowała się bronić. Szczegóły oględzin miejsca zbrodni przytoczyli Adam Antczak i Jarosław Warzecha, czyli autorzy wspomnianego już przeze mnie wcześniej Pita Waluckiego. Na stole w pierwszym pokoju leżała szyjka po rozbitej butelce od piwa. Milicjanci zabezpieczyli na niej jeden odcisk palca. Jeden z guzików bawełnianej bluzki, którą miała na sobie Magda, został oderwany, podobnie jak prawa strona kołnierzyka. Pomiędzy dwoma pokojami dobrze widoczne były ślady ciągnięcia ciała po podłodze. Stojący na stoliku wazon miał na sobie zakrzepłą krew oraz włosy ofiary. Choć wszystkie szafy były pootwierane, Stanisław Sobczak stwierdził, że z mieszkania nic nie zginęło. Drogie damskie futra oraz męskie garnitury wciąż wisiały na swoich miejscach. Na podłodze leżała otwarta aktówka, a w niej dobrze widoczna gotówka w wysokości co najmniej dwóch średnich miesięcznych pensji. Kimkolwiek był sprawca, nie zabrał z miejsca zbrodni ani pieniędzy, ani znajdujących się w mieszkaniu kosztowności. Z tego powodu milicjanci odrzucili wersję, że do napadu na nastolatkę doszło z powodów rabunkowych. Oględziny trwały całą noc i zakończyły się dopiero w 8:30 rano następnego dnia. Przeprowadzający je doktor w swoim raporcie zapisał: 10 ran tłuczonych na owłosionej skórze głowy i czole, złamania kości śródręcza, brak paznokcia na prawym palcu wskazującym, liczne złamania kości podstawy czaszki oraz 3 rany kłute po lewej stronie klatki piersiowej, odpowiadające 3 ranom serca. Błona dziewicza zachowana, brak obrażeń narządów rozrodczych. Śmierć nastąpiła od 7 do 12 godzin przed odkryciem zwłok. Choć zdaniem lekarza zabójca zadał ciosy nieprzytomnej lub martwej ofierze, w momencie napaści próbowała się ona bronić i walczyć z napastnikiem. I na pewno uciekła przed nim przez kolejne pokoje mieszkania, którego drzwi wejściowe nie nosiły żadnych śladów włamania i siłowego otwarcia. Oznaczać to mogło, że albo sprawca został do środka wpuszczony przez ofiarę, albo miał on własne, dorobione wcześniej klucze. Późniejsze badanie zamka przez specjalistów nie potwierdziło jednak tej drugiej hipotezy, ale też nie potrafiło jej kategorycznie wykluczyć. Na miejscu zbrodni śledczy znaleźli kilkadziesiąt odcisków palców. Większość z nich należała oczywiście do domowników. Kilka pozostałych do gości niedzielnego śniadania urodziny Sobczaków, czyli pewnej emerytowanej aktorki oraz znanego w mieście doktora. Zwłaszcza ten męski gość początkowo wydawał się pasować do wniosków lekarza przeprowadzającego sekcję zwłok, który stwierdził, że zabójca musiał znać ludzką anatomię. Późniejszy brak zainteresowania śledczych tym mężczyzną sugeruje jednak, że musiał on mieć żelazne alibi na moment popełnienia zbrodni. Na ścianie przedpokoju przy drzwiach wejściowych oraz na ścianie w pokoju odkryliśmy ślady w kształcie lewej dłoni, swoim rozmiarem pasujące do ofiary. Powstały one wskutek silnego oparcia ręki o ścianę, tak jakby przytrzymywała ona drzwi przed kimś napierającym z zewnątrz. Ten ktoś musiał być jednak znacznie silniejszy od 17-latki, ponieważ ostatecznie udało mu się sforsować zarówno drzwi wejściowe do mieszkania, jak i następne drzwi oddzielające od siebie dwa pokoje. Na podstawie zebranych śladów milicjanci ułożyli prawdopodobny przebieg całego zajścia, kończącego się brutalnym zabójstwem. Po przegraniu walki z napastnikiem przy drzwiach wejściowych nastolatka uciekła do pokoju stołowego. Tam bezskutecznie próbowała zamknąć przed oprawcą drugie drzwi. Ciągnęła za klamkę w swoją stronę prawą ręką, jednocześnie lewą dłonią zapierając się o ścianie przy futrynie.
Tracąc siły, dziewczyna postanowiła uciec, a odbiegając od drzwi, przewróciła się i potłukła wazon. Zabójca gonił ją dookoła stołu. Gdy w końcu ją dopadł, zadał jej cios leżącą na stole butelką po piwie, tłukąc ją na jej głowie. Magda, próbując uciec do kolejnego pomieszczenia, przewróciła po drodze jedno z krzeseł. Tuż przed otwartymi drzwiami od balkonu wychodzącego na główną ulicę ponownie została dogoniona przez sprawcę. Wtedy otrzymała kilka kolejnych ciosów w głowę, już znacznie silniejszych niż ten pierwszy. Najpierw drugą butelką, a gdy ta się potłukła, ściągniętym ze stolika wazonem. W międzyczasie próbowała jeszcze walczyć o życie, o czym świadczył zdarty paznokieć, wyrwany guzik oraz rozerwany kołnierzyk. W końcu zakrwawiona upadła na podłogę, ale natychmiast poderwała się z niej. Próbowała uciec przed napastnikiem, ale ponownie upadła. Tym razem już nie była w stanie się podnieść, ponieważ straciła przytomność. Zabójca przeciągnął ciało na odległość około 3 metrów do sąsiedniego pokoju, którego okna wychodziły na podwórze. Ułożył je obok stołu i nożem z drewnianą rączką zadał ofierze 3 precyzyjne ciosy prosto w serce. Narzędzie zbrodni zostawił w ciele, a jej twarz i piersi przykrył ciemną poduszką z tapczanu, tak jakby nie mógł patrzeć na to, co właśnie zrobił. Po przesłuchaniu sąsiadów państwa Sobczaków, milicjanci wytypowali pierwszego podejrzanego. Wszystkie zeznania wspominały o tajemniczym mężczyźnie, którego widziano kilka razy na podwórzu kamienicy, w której mieszkała Magda. Wyglądał młodo, na nie więcej niż 19 lat. Ubrany był w ciemny garnitur, czarne buty i sięgający do kolan rozpięty zielony płaszcz. Miał średni wzrost, pociągłą, opaloną twarz. Czarne, proste i zaczesane do góry włosy. Wielkanocny poniedziałek 65-letnia Bronisława widziała, jak około 18 ten mężczyzna wszedł na podwórze ulicy Piotrkowskiej, a swoje kroki skierował prosto do klatki schodowej Sobczaków. Wyszedł 45 minut później, z płaszczem przewieszonym przez ramię i zniknął w bramie prowadzącej na główną ulicę. Jej zeznania potwierdziły inne sąsiadki. Jedna z nich, mieszkająca na tym samym piętrze co ofiara, widziała go 2 dni wcześniej, gdy o 21:00 podszedł do drzwi mieszkania Sobczaków. Chwilę przed nimi postał, jakby nasłuchiwał odgłosów dobiegających ze środka i nie pukając ani nie dzwoniąc do domowników, szybko wyszedł z kamienicy. Choć godziny jego wizyt nie pasowały do czasu śmierci ofiary oszacowanego przez lekarza, mieliśmy nadzieję, że człowiek ten może posiadać jakąś wiedzę na temat zabójstwa nastolatki. Jednocześnie zakładaliśmy, że mógł on być zabójcą, który na miejscu zbrodni pojawił się także we wtorek rano i tym razem nie został zauważony przez wciąż śpiących sąsiadów. Pojawiła się także inna hipoteza. Według niej mężczyzna w zielonym płaszczu był zwykłym złodziejem i włamywaczem. Posiadając informację o tym, że Stanisław Sobczak wyjechał z rodziną na świąteczny weekend, postanowił go okraść. Nie spodziewał się jednak, że w domu zostanie najmłodsza z jego córek. Dopiero po włamaniu zorientował się, że nastolatka była w domu. Wtedy spanikował i w obawie przed rozpoznaniem postanowił skutecznie uciszyć świadka. Po dokonaniu zabójstwa po prostu uciekł, niczego nie zabierając. Ale czy na pewno nie zabrał niczego z mieszkania? Wkrótce w całej Łodzi zaczęło huczeć od plotek mówiących, że Stanisław Sobczak był w posiadaniu kilku kilogramów złotych monet, głównie amerykańskich dolarów oraz carskich rubli. Aby nie musiał zdradzać śledczym ich nielegalnego pochodzenia, miał zataić przed milicją ich kradzież. Po tym, jak o zabójstwie córki właściciela fabryki czekoladek napisała łódzka prasa, milicjanci otrzymali wiele anonimowych listów od mieszkańców Łodzi. Większość z nich świadczyła o tym, że Stanisław nie cieszył się w mieście dobrą reputacją i sympatią. Na kolejne plotki nie trzeba było czekać długo. Niektórzy wskazywali, że śmierć jego córki miała być zemstą za nie do końca uczciwą działalność ojca podczas wojny. W toku śledztwa przyjęto 3 najbardziej prawdopodobne, zdaniem milicji, wersje.
Pierwsza mówiła o zwykłym włamaniu, w trakcie którego nastąpiła niezaplanowana wcześniej przez złodzieja zbrodnia. Druga o odrzuconym przez ofiarę adoratorze, który nie potrafił pogodzić się z odmową. Trzecią hipotezą stała się wersja zakładająca zemstę na ojcu dziewczyny. Przesłuchano kilkuset świadków. Wytypowano również 40 najbardziej podejrzanych mężczyzn. Jednak po sprawdzeniu okazało się, że każdy z nich miał alibi, które skreślało go z listy potencjalnych zabójców. Nie udało się również ustalić tajemniczego mężczyzny w zielonym płaszczu, którego widziały sąsiadki Sobczaków. Milicjanci nie byli nawet pewni, czy mieszkał on w Łodzi. Nie pomogła nawet wysoka nagroda, jaką Stanisław Sobczak przeznaczył dla osoby, która pomoże śledczym rozwiązać zagadkę. Półtora roku po śmierci Magdy, 6 listopada 1963 roku, prokuratura postanowiła umorzyć śledztwo, które od dłuższego czasu znajdowało się w martwym punkcie. Wiarę na schwytanie zabójcy stracili nawet rodzice ofiary. I nagle, 10 lat później, niespodziewanie, nastąpił przełom, a zamknięte śledztwo ponownie otwarto. W roku 71 na karę 10 lat więzienia skazany został Wojciech K., łódzki włamywacz należący do tzw. grupy inżynierów. Tak milicjanci nazwali gang złodziei, złożony z kilkunastu studentów oraz uczniów starszych roczników szkół średnich. Dokonywali oni na terenie Łodzi licznych włamań za pomocą podrobionych przez siebie kluczy. Dwa lata później do milicjantów zajmujących się sprawą zabójstwa Magdy zgłosił się niejaki Eugeniusz A., więzień dzielący cele z Wojciechem K. Mężczyzna ten poinformował nas, że odsiadujący z nim swój wyrok były członek grupy inżynierów wielokrotnie przechwalał się zarówno jemu, jak i innym więźniom, że to właśnie on miał coś wspólnego z głośnym zabójstwem nastolatki, którego nigdy nie schwytaliśmy. Jeszcze tego samego dnia postanowiliśmy przesłuchać podejrzanego. Choć podczas przesłuchania Wojciech K. nie przyznał się bezpośrednio do zabójstwa, zeznał, że razem z kolegą brał udział we włamaniu do mieszkania Sobczaków w ten wielkanocny poniedziałek w 1962 roku. I to właśnie on uderzył wazonem nieznaną mu kobietę, której nie spodziewali się zastać na miejscu. Znali Magdę, a ona znała ich. Kilka dni wcześniej, podczas wspólnej zabawy tanecznej w Młodzieżowym Domu Kultury, ukradli jej klucze z torebki, które po odciśnięciu w plastelinie oddali. Odcisk wykorzystali do dorobienia ich kopii. Od niejakiego Piotra, poznanego na tej samej zabawie, dowiedzieli się, że Sobczaków nie będzie podczas świąt. Uznali, że to idealna okazja do dokonania włamania i okradzenia bogatego przemysłowca. Wojciech K. oznajmił milicjantom, że tuż po obezwładnieniu dziewczyny spanikował i uciekł z mieszkania, zostawiając z ofiarą swojego kolegę, Marka H. I to on miał zabić nastolatkę. Sprawca zabójstwa nie mógł jednak niczego potwierdzić, ponieważ, jak podaje Anna Grączewska z Gazety Pomorskiej, nie żył on już co najmniej od kilku miesięcy. Prawdziwość tych słów śledczy postanowili sprawdzić badaniem za pomocą wykrywacza kłamstw. I wtedy okazało się, że podejrzany mówił prawdę. Jesienią 73 roku wydawało się, że sprawa w końcu się wyjaśni. Podejrzany przyznał się do współudziału w zbrodni, a do tego wskazał prawdziwego zabójcę. Łódzka prokuratura wierzyła, że sprawa głośnej zbrodni zostanie ostatecznie wyjaśniona. Jednak w trakcie przygotowywania do procesu okazało się, że nic nie było takie, jak się początkowo wydawało. Weryfikacja słów podejrzanego uzmysłowiła śledczym, że o zabójstwie Magdy wiedział on tylko tyle, ile wcześniej napisano w gazetach. W trakcie swoich zeznań nie potrafił on dokładnie opisać ani pokoju, w którym zaatakował ofiarę, ani przedmiotu, którym ją uderzył. Tłumaczył to doznanym szokiem i czasem, jaki upłynął od tych wydarzeń. Dodatkowo matka dziewczyny zeznała, że jej córka nigdy nie miała torebki, więc podejrzany nie mógł wyciągnąć z niej kluczy od mieszkania. Nie tylko to się nie zgadzało.
Wojciech K. twierdził, że włamanie zakończone zabójstwem miało miejsce w poniedziałek wielkanocny. Taką datę śmierci Magdy podały ówczesne dzienniki oraz opublikowane w prasie nekrologi. Tymczasem sekcja zwłok wykazała jednoznacznie, że śmierć dziewczyny nastąpiła dopiero następnego dnia. Odnaleziono również mężczyznę o imieniu Piotr. Zeznał on, że choć znał Magdę z widzenia, nie wiedział, że pochodzi ona z rodziny Sobczaków. Co więcej, w ogóle nie znał tej rodziny, więc nie mógł jej wskazać włamywaczom jako potencjalnego celu. Dodatkowo, Piotr nigdy nie brał udziału w zabawach organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, co potwierdziły osoby z jego najbliższego otoczenia. W grudniu 1973 roku Wojciech K. poprosił śledczych o przeprowadzenie z nim nowego przesłuchania. W jego trakcie odwołał swoje wcześniejsze przyznanie się do współudziału w zabójstwie. Tym razem twierdził, że opowiadając o tej zbrodni swojemu koledze z celi, jedynie fantazjował, aby zrobić na nim dobre wrażenie. O całej sprawie wiedział bardzo dużo, ale jedynie z relacji prasowych, które swego czasu namiętnie czytał. Oblany przez niego test na wykrywaczu kłamstw sprawił, że przeszedł załamanie nerwowe i dlatego do wszystkiego się przyznał. Byli oczywiście i tacy, którzy uważali, że Wojciech K. mógł być prawdziwym zabójcą, którego po latach ruszyło sumienie. Przyznał się jednak wyłącznie do współudziału w zbrodni, ponieważ bał się grożącej mu kary śmierci. Dlatego do całej wersji zdarzeń wprowadził nieżyjącego już kolegę, którego obarczył winą za pozbawienie życia 17-latki. Zbyt duże rozbieżności pomiędzy jego słowami a ustalonymi faktami sprawiły, że łódzka prokuratura nigdy nie uwierzyła w taką hipotezę. Ostatecznie wiceprokurator prokuratury wojewódzkiej dla miasta Łodzi 29 marca 1974 roku postanowił zamknąć śledztwo prowadzone przeciwko Wojciechowi K., o czym możemy przeczytać w postanowieniu o umorzeniu śledztwa. Oceniając zebrane dowody w sprawie, stwierdzić należy, że są one niewystarczające do postawienia w stan oskarżenia Wojciecha K. o zabójstwo bądź współudział w zabójstwie Magdaleny Sobczak, a przez to postanawia umorzyć śledztwo przeciwko podejrzanemu. Tym samym jedno z najgłośniejszych i najbardziej zagadkowych zabójstw dokonanych w powojennej Łodzi pozostało niewyjaśnione. Pewna jest w zasadzie tylko tożsamość ofiary i przyczyna jej śmierci. Nieznany jest motyw zabójstwa ani tożsamość sprawcy. I nawet jeśli kiedykolwiek udałoby się ustalić jego nazwisko, to zabójca nigdy już nie odpowie za swój czyn, ponieważ ta sprawa uległa przedawnieniu. Tajemniczy młody mężczyzna w zielonym płaszczu nigdy nie został zidentyfikowany. Otwarte więc pozostaje pytanie, czy był on prawdziwym zabójcą. A może jedynie cichym adoratorem nastolatki, który przychodząc do miejsca jej zamieszkania, chciał się jedynie spotkać z miłością swojego życia. Świadkowie zeznali, że w 1962 roku nie mógł mieć więcej niż 20 lat. Dziś, jeżeli nadal żyje, ma około 80. Czy mieszka w Łodzi? A może już dawno wyjechał do innego miasta lub do innego kraju? Czy kiedykolwiek zdecyduje się ujawnić, w jakim tak naprawdę celu pojawił się tamtej Wielkanocy w nieistniejącej już dziś kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej? A może, zanim umrze, wcześniej powodowany wyrzutami sumienia, przyzna się do popełnienia tej okrutnej zbrodni i zdradzi swój prawdziwy motyw? Nie można tego wykluczyć, choć oczywiście z każdym kolejnym rokiem szanse na to są coraz mniejsze. A przecież równie dobrze już dawno ten człowiek w zielonym płaszczu mógł swoją tajemnicę zabrać ze sobą do grobu. Odcinek powstał w oparciu o książkę Józefa Gurgula, będącego jednym z oskarżycieli w procesie Zygmunta Bielaja. Wykorzystano także artykuły opublikowane w Detektywie Ekstra, Wprost, Gazecie Wyborczej, Kurierze Tumskim oraz Gazecie Prawnej. Odcinek powstał w oparciu o książki autorstwa Kazimierza Kunickiego, Tomasza Ławeckiego i Edmunda Żurka.
Wykorzystano również artykuły opublikowane na portalach Onet Kultura i Twoja Historia oraz informacje prasowe zamieszczone w Głosie Koszalińskim, Kurierze Szczecińskim i Nowym Telegrafie Warszawskim. Odcinek powstał na podstawie książki Pita Wal-Łucki autorstwa Adama Antczaka i Jarosława Warzechy oraz postanowienia prokuratury łódzkiej o umorzeniu śledztwa. Wykorzystano również artykuły opublikowane w Gazecie Pomorskiej, Dzienniku Łódzkim oraz na portalu Łódź Nasze Miasto.